Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie. Na tym treningu mentalnym chciałbym z Wami poruszyć temat wiary w siebie. Wielu sportowców, czy część, może niewielu, część sportowców, którzy przychodzą do mnie na trening mentalny, to jest właśnie ich główny problem. Mówią wtedy, że z biegiem lat ta ich pewność jest coraz mniejsza, bo troszeczkę gorsze wyniki. Motywacja troszeczkę mi się też rozchwiewa przy tym wszystkim, bo trener nie motywuje, bo rodzice nie wspierają tak, jak powinni. Generalnie z różnych powodów rodzi się w głowie młodego sportowca takie coś, czy aby na pewno warto dalej kontynuować sport, przestajemy w siebie wierzyć. I teraz, moi drodzy, co zrobić w takiej sytuacji właśnie, gdy zaczyna się pojawiać ten problem? Moim najlepszym tipem będzie to, jak ja sobie poradziłem ze swoją wiarą w siebie. Moi drodzy, był taki czas w moim życiu, gdzie no, naprawdę był dramat i to taki bardzo wielowymiarowy. I ja z początku, jak większość ludzi, ja nie miałem wokół siebie osób, które byłyby, kurde, dawaj, podbijamy świat, zmieniamy rzeczywistość, chcemy osiągnąć coś nieprawdopodobnego. Była tylko motywacja, 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 motywacja. No nie miałem takich ludzi wokół siebie i z drugiej strony ja wiem, że to jest klucz do sukcesu. Także jeżeli Wy poszukujecie pewności siebie, zacznijcie się otaczać ludźmi, którzy są pewni siebie. No i tu, nie wiem, część z Was na pewno miała przyjemność współpracować z kadrą narodową. No kurczę, jak się ma orzełka na klacie, to nagle jest plus 100 do pewności siebie i to robi robotę. I teraz jak sami się dostaniecie kiedyś do kadry narodowej, zobaczycie, jaka olbrzymia pewność siebie się w nas tworzy poprzez to, że przebywamy z odpowiednimi ludźmi i wszyscy tam są pewni siebie, wszyscy wiedzą, czego chcą i przesiąka się tym sposobem życia, myślenia, po prostu się przesiąka. Tak samo, jeżeli nasz trener od motoryki, trener danej dyscypliny sportowej, jeżeli oni mają w sobie pasję, wolę osiągania niesamowitych rzeczy, przy takich ludziach się nie traci pewności, przy takich ludziach wie się, bardzo dobrze wierzy się w ten sukces. No ale nie za często tak jest, że takimi ludźmi się otaczamy. No w wielu sportach, przede wszystkim drużynowych, no nie wygląda to tak za kolorowo. Ci trenerzy są różni. Dlatego, moi drodzy, dla Was tip, który mnie przez życie nie tyle pchał, co motywował, co uskrzydlał. Moi drodzy, to jest oglądanie historii ludzi sukcesu. I jeżeli zaczniecie wyszukiwać ich na kanałach dokumentalnych, znaczy jakieś filmy dokumentalne, normalne filmy to mogą być. Jeżeli będziecie wyszukiwać wywiady, wykłady z tymi najwybitniejszymi ludźmi z naszej planety i nieważne w jakiej to będzie dziedzinie życia, zobaczycie, że jak 100 razy usłyszycie historię typu ktoś leżał na kolanach, już chciał się poddać, ale się nie poddał, walczył, ciężko pracował, upadał, znowu wstawał, znowu walczył, i w końcu osiągają ci ludzie nieprawdopodobne rzeczy, zrozumiecie, na czym polega sukces. Jak ja zacząłem na samym początku, i to było tak lat temu, z 10-11, uczyć się tych rzeczy, oglądać te historie niesamowite, no powiedzmy wybitnych sportowców jak Michael Phelps, który musiał wykrzyczeć ileś razy, zanim wszedł do basenu, że jestem najlepszy na świecie, gdzie Kobe Bryant już jako młody chłopak, jego celem było pobicie rekordów Jordana i chyba zdołał pobić większość z nich, gdzie Jordan, który kilkukrotnie został wyrzucony z drużyny, bo trener uważał, że on się nie nadaje. No moi drodzy, to są takie historie, gdzie one są czystym dowodem na to, że jak my się na coś zaprzemy i my naprawdę chcemy coś osiągnąć i nie poddajemy się, jesteśmy w stanie osiągać te wybitne rzeczy. I teraz, jak usłyszymy to od najlepszych aktorów, projektantów, modelek, nie wiem, fitnessmenów, obojętnie jaka branża, dziedzina życia, jak my to usłyszymy 1000 razy, to w końcu w tych naszych kopułach zmienia się coś takiego, że no kurde, faktycznie tak jest, że da się osiągać te wybitne rzeczy, że każdy ma podgórkę, każdy ma ciężko, każdy pokonuje przeciwności, każdy odbywa jakieś tam wewnętrzne wojny. To jest normalne. I teraz jeden bardzo, bardzo, bardzo dobry tip dla Was, dla tych, którzy zaczniecie wyszukiwać tych materiałów. Po pierwsze, to wyszukujcie, jest jedna strona na YouTubie, którą polecam Wam szczerze od serca. To jest moim zdaniem najlepszy kanał na całym YouTubie. Nazywa się on Evan Carmichael.
To jest kanał, na którym, moi drodzy, jest poświęcony 10 zasadom sukcesu wszystkich ludzi, co chyba osiągnęli sukces na tej planecie. Tam są sportowcy, artyści, biznesmeni, generalnie sami wybitni ludzie. I oni się tam dzielą, można powiedzieć, bo to są wycinki z różnych wywiadów, wykładów, prelekcji, wycinki rad, co zrobić, żeby osiągać sukces. I jak wy sobie zaczniecie to oglądać, to z początku najprawdopodobniej będziecie mieli tak jak ja. Czyli jak ja sobie tą głowę przeorałem i oglądałem kilkaset, jak nie w tysiącach tych wszystkich filmików, to ja na samym początku miałem coś takiego, że ja miałem nadzieję, że będzie dobrze, jak sam miałem swoje problemy. Ja miałem nadzieję, że to działa. Ja miałem nadzieję, że się uda. Ja miałem nadzieję. I teraz, moi drodzy, życie mnie zmusiło do tego, żebym zaczął działać, żebym zaczął tworzyć. Udało mi się stworzyć wiele projektów i dzisiaj ja już nie potrzebuję nadziei. Dzisiaj już nie jest tak, że jak tworzę w swojej głowie projekt typu chciałbym zrewolucjonizować system edukacji, bo marzy mi się to, żeby mieć na to wpływ, to mi nikt nie musi namawiać, klepać po plecach i mówić: Dawid, dasz radę. Ja wiem, że jak ja się zaprę, ja poświęcę temu czas, energię i będę robił wszystko, żeby to osiągnąć, ja jestem w stanie osiągnąć dowolny cel, dowolne marzenie. Ja to wiem. Mnie nikt nie musi przekonywać. Ale ja to zrozumiałem dopiero wtedy, gdy zacząłem osiągać liczne sukcesy. Jeden za drugim, jeden za drugim, jeden za drugim. No dzisiaj ja mam tak, że naprawdę nie trzeba mnie przekonywać. I teraz tutaj do ciebie bardzo mocny apel. Uwierz w siebie już dziś. Zacznij wszystko realizować z takiej pozycji, jakbyś wiedział, że na 100% ci się uda. I tu jest do ciebie jakby dobry jeszcze jeden tip. I teraz w związku z tym, że jesteś w stanie osiągnąć wszystko, zastanów się, co tak naprawdę chciałbyś osiągnąć. Co jest takim twoim celem numer jeden? Bo inaczej się trenuje, pracuje, jak chcesz być najlepszy na świecie. A inaczej, gdy chcesz być tylko, załóżmy, nie wiem, mistrzem Polski. To jest zupełnie inna kategoria. Także, mój drogi, najlepszym motywem jest inspirowanie się historiami ludzi sukcesu. Wtedy to jest po prostu nierealne, żeby nie wierzyć w siebie. Dlatego polecam wam ten kanał, moi drodzy, Evan Carmichael, Carmichael. I moi drodzy, bombardujcie sobie tym swój umysł, bo wierzę, że to doprowadzi was daleko. Jesteście w stanie dzięki temu naprawdę ogarnąć się mega. Ja się ogarnąłem. Z początku to była nadzieja, ale ostatecznie przerodziła się, moi drodzy, w tak potężną pewność, że ja wiem, że nic nie jest w stanie mnie zatrzymać. Takiej pewności i wiary w siebie życzę, moi drodzy, wam, bo na takim fundamencie jesteśmy w stanie razem wznosić się na wyżyny naszych możliwości, osiągać nieprawdopodobne rzeczy. Także mam nadzieję, że po wyłączeniu tego filmiku sprawdzicie sobie ten kanał od Evana. Moim zdaniem, tak jak powiedziałem, to jest najlepszy kanał w całej sieci. Bombardujcie swój umysł. No i teraz jeden tip. Moi drodzy, tam wszystkie materiały są po angielsku. Także ci z was, którzy nie uczyli się języka angielskiego, kij wam w oko. Zacznijcie od może najpierw, jak szybko się nauczyć języka angielskiego. Takie sobie wklepujcie frazy, a później szybko przeskakujcie na ten kanał. Bo moim zdaniem jest to najbardziej wartościowe miejsce, w którym jesteście w stanie dowiedzieć się, jak osiągać sukces, jak zdobyć pewność siebie. Tam jest, moi drodzy, wszystko. Do zobaczenia, moi drodzy. Możecie pod spodem napisać swoje uwagi co do tego, jak wam się podoba ten kanał, jak ten mental. Jeżeli macie pomysły, to bardzo bym was prosił. Jeżeli macie jakieś pytania do mnie, śmiało je zadawajcie. Będę starał się na wszystkie odpowiadać. Do zobaczenia.